się boli. I tak. Słuchajcie, dobra, nie przekroczyć 20, bo mi się nie chce pasów zapinać. Jadę po parkingu właśnie w tym momencie. Chciałbym powiedzieć, że jest 8 stycznia, ale nie ma 8 stycznia, jest 9 stycznia, bo jest 1:30. No troszkę mi zeszło, zdarza się najlepszym. Tutaj sobie pojadę. Jest 1:30. I ja dzisiejszego dnia rozpocząłem najbardziej hardkorową trasę, jaką kiedykolwiek robiłem. Właściwie nie musisz jechać na długich. Ponieważ wracam 15 maja. 18 tygodni w trasie. A dzisiaj zaczynam nagrywać moje przygody w kierunku realizacji moich marzeń, na które was serdecznie zapraszam dnia dzisiejszego i nie mogę się już doczekać, co przyniesie dzień kolejny. Na razie nie mogę się doczekać, aż przejedzie ten pan, bo chciałbym wrócić na parking dla osób. Witam was wszystkich serdecznie. Zawsze chciałem to zrobić. Słuchajcie, odkąd tworzę na YouTubie, chciałem to zrobić. Robię to, można powiedzieć, rok wcześniej. Wynika to z pewnych sytuacji w moim życiu, które się pozmieniały. W momencie, kiedy to nagrywam, jest 29 stycznia 2023 roku, a ja kilka godzin temu skończyłem 34 lata. Casey Neistat zrobił taki trik, tylko że on zaczął nagrywać daily vlogi w wieku 35 lat bodajże. Ja zrobię to w wieku 34, albo on w wieku 33, już nie pamiętam. Rok różnicy był w każdym razie. Dlaczego to nagrywam, skąd to się wzięło i dlaczego? Jakby uznałem, że część z was należą się delikatne wyjaśnienia, bo nie było teraz vlogów przez dłuższy czas od grudnia. Wynikało to z moich przygotowań mentalnych do tego, co właśnie odwalę w tym roku. Wynikało to z paru innych czynników, które na razie zostaną owiane tajemnicą, że tak powiem. Natomiast vlogi wracają. Vlogi wracają dnia dzisiejszego i plan jest taki, żeby codziennie przez najbliższe 365 dni pojawiał się jakiś vlog. Kolejne pytanie, na które muszę odpowiedzieć, to niektórzy na pewno powiedzą, że przecież miałem rzucać pracę w kwietniu. Nie rzucam pracy w kwietniu, ponieważ moje życie zmieniło się o 180 stopni w tamtym roku, można powiedzieć. Co mogę powiedzieć, to moje plany życiowe się bardzo zmieniły. Moje życie osobiste się mocno zmieniło. Nie chcę się zagłębiać w szczegóły, stawiam to dla siebie. Natomiast mój plan na ten rok to jest zrealizować w końcu wyjazd do Japonii. I celem tych vlogów jest to, aby udokumentować wszystkie moje dni, które będą produktywne, wszystkie moje dni, które będą dniami porażki i wszystkie moje dni, w których będę parł do przodu, chociaż o 1 cm, jakby w kierunku realizacji tego planu z Japonią. W marcu 2024, na początku przyszłego roku, chciałbym wyjechać do Japonii. Na stałe. Tym razem już na pewno. Bo po prostu w Polsce nic mentalnie mnie już w tym momencie nie trzyma. Więc zapraszam was serdecznie na tą karuzelę sukcesów i porażek w tym roku. Bo stwierdziłem, że chciałbym ten ostatni raz, bo przez ostatnie kilka lat zastanawiałem się, jak rozwinąć YouTube'a, a może nie, to mnie często wypalało. I miałem takie wzloty, upadki, wzloty, upadki, wzloty, upadki. Teraz postanowiłem, że będę robił YouTube'a tylko i wyłącznie z pasji. Żeby miało to oglądać 100 osób. Żeby to nie miało mieć w ogóle wyświetleń. To chcę to robić dla siebie. Bo 29 stycznia 2024 roku usiądę, obejrzę sobie tego vloga i chcę mieć satysfakcję, że osiągnąłem ten cel dla siebie, a nie dla kogoś. Nie dla pieniędzy, nie dla zysków, nie dla czegokolwiek innego. Dla swojej własnej satysfakcji. A teraz zapraszam was na resztkę nagrań z tego dnia. To był 8 stycznia, kiedy wyjeżdżałem w trasę. I już wiem,
Już wiem, słuchajcie, teraz po 3 tygodniach, bo minęło równo 3 tygodnie, już wiem, że ten wyjazd był pełen dni, w których mi się nie chciało, w których marnowałem czas, w których po prostu nie szło tak, jakbym tego chciał. I wierzcie mi lub nie, każdy tak ma. Każda osoba, która osiągnęła coś w życiu, ma czasami takie dni. Natomiast staram się z tym walczyć i chciałbym, żeby za rok, jak spojrzę na to wszystko, żebym miał takie wrażenie, że wygrałem. Pomimo tych wszystkich dni, które mnie kusiły, męczyły i rujnowały mi... Tak, to jest zapach. I rujnowały mój plan, chciałbym mieć tam świadomość, że wygrałem. Tymczasem wracamy do vloga. Pyk! Dobra, słuchajcie, zajechane na miejsce. Teraz muszę się ładnie spakować. Znaczy spakować, przerzucić graty i idę spać. Nie będę się dzisiaj już zbytnio rozgadywał. Natomiast ten rok, mam nadzieję, że ten rok to będzie rok, który będzie mega przygodą, który przyniesie mi mega dużo fajnych chwil. Pewnie będą też złe chwile. I decyzja o nagrywaniu całego tego, jakby całej tej mojej przygody wzięła się stąd, że po prostu chciałbym to udokumentować dla siebie. Niekoniecznie dla kogoś, dla siebie. I chciałbym się tym z wami podzielić. Także zapraszam was wszystkich serdecznie raz jeszcze na ten one last ride, czyli ostatnią przygodę, bardzo długą przygodę z busami. Jedziemy z tematem. Pyk!